Prezes Stowarzyszenia Koliber Mikołaj Pisarski. Wielkie brawa. Bardzo ci dziękuję i bardzo się cieszę, że możemy się spotkać tutaj podczas tego pikniku, otwartego pikniku wolnościowego. No nie bez tych przeszkód, dlatego tym bardziej dziękuję Państwu, że udało się Państwu zademonstrować taką iście misesowską preferencję do tego, żeby tu w dniu dzisiejszym się pojawić pomimo wysiłków naszych intelektualnych adwersarzy. No i wydaje się, że skoro mamy dzisiaj mówić o wolności, o tym, jak tą wolność najlepiej jeszcze za naszego życia urzeczywistnić w praktyce, no to mamy zadanie trudne. No bo tak jak prezes w swojej wypowiedzi otwierającej dzisiejszy dzień nakreślił tą szeroką wizję, no nie mamy chyba zbyt wielu powodów do optymizmu. A przynajmniej tak może się nam wydawać. Widzimy, że wystarczy jeden anonimowy telefon ze stron naszych ideowych adwersarzy, żeby w czterech miejscach w ciągu dwóch dni podziękowano nam za wizytę. A przecież podziękowano nam za wizytę, podczas której wszyscy tutaj promujemy poglądy, które są dokładnie totalnym przeciwieństwem tego, o co się nas oskarża. Bo przecież jacy z nas faszyści, skoro to, na czym nam zależy, to przecież swobody jednostkowe, wolność zawierania obustronnie korzystnych transakcji i wreszcie rządy prawa. No, widocznie sprawdza się ta stara maksyma, że faszyści przyszłości będą się określać jako antyfaszyści. Ale skoro jesteśmy w takiej ciężkiej sytuacji, to chciałem zacząć to wystąpienie od zadania Państwu pytania. Jeżeli jest tak źle, jak mówił Pan Prezes Janusz Korwin-Mikke, jeżeli jest tak źle, no, jak widzieliśmy dzisiaj, to jak Państwo sądzą, czy jeżeli weźmiemy te wszystkie elementy pod uwagę, to w ciągu ostatnich lat świat zmienił się na lepsze czy na gorsze? Chciałbym zobaczyć ręce w górę. Kto uważa, że świat zmienia się na gorsze obecnie? Wielu z Państwa. Kto uważa, że na lepsze? Mniejszość. I patrząc na to, ten pejzaż, który odmalował przed nami pan prezes, mogłoby się wydawać, że faktycznie jest bardzo źle i już właściwie to nasze spotkanie dzisiejsze ma... Oczywiście. Dobrze. Wydaje się, że gdyby faktycznie było tak źle, to nasze spotkanie dzisiaj nie miałoby przecież większego sensu. A jednak możemy pokazać, że te nasze idee, te wartości, które zgromadziły nas tutaj dzisiaj podczas tego pikniku, uczyniły świat realnie lepszym miejscem. I możemy to pokazać nie jako dowód teoretyczny, ale jako praktyczne, empirycznie weryfikowalne dane. Weźmy tylko okres ostatnich 25 lat. Takie ważne wskaźniki jak głód, ubóstwo, analfabetyzm, śmiertelność dzieci, zanieczyszczenia – wszystkie spadły i to spadły do poziomu niespotykanego, nieobserwowanego nigdy wcześniej w całej historii ludzkości. Weźmy biedę, skrajne ubóstwo. W momencie zakończenia zimnej wojny prawie 40% populacji na świecie żyło poniżej granicy skrajnego ubóstwa. Prawie 40% ludzi na całym świecie żyło dziennie za mniej niż $1.5. Obecnie po raz pierwszy w historii ludzkości ta liczba spadła poniżej 10%. 9,7, jeśli dobrze pamiętam. I po raz pierwszy w całej historii ludzkości patrzymy realistycznie na możliwość całkowitego wyeliminowania skrajnego ubóstwa na całym świecie, w każdym jego zakątku, w krajach rozwiniętych, w krajach rozwijających się, a nawet w państwach upadłych, takich jak na przykład Somalia. Wszędzie. Pierwszy raz w historii. Dlaczego tak się stało? Przecież nie dlatego, że państwowe programy pomocy działają tak świetnie i na pewno nie dlatego, że programy redystrybucyjne doprowadziły w jakiś magiczny sposób do podniesienia czy poddźwignięcia, takiego wyciągnięcia za uszy tych ludzi, szczególnie w krajach rozwijających się. To ich własna zdolność do przedsiębiorczego odkrycia i podjęcia ryzyka umożliwiła im samym podciągnięcie się z biedy. Ale nie jesteśmy tylko bogatsi. Bo nie chodzi tylko o ludzi najbiedniejszych, bo równocześnie, kiedy wzbogacili się najbiedniejsi, wzbogaciliśmy się my, tutaj, w krajach już rozwiniętych. Jesteśmy także mądrzejsi. I tutaj pojawia się bardzo ciekawe, obserwowalne zjawisko, tak zwany efekt Flynna, który sprawia, że w krajach już rozwiniętych średnie wyniki w testach IQ z roku na rok
są coraz to co nas wyższe. Dlaczego tak się dzieje? Nie mamy jednoznacznej odpowiedzi. Najprawdopodobniej dlatego, że dobrze odżywiony mózg, poddany ciągłej stymulacji, przede wszystkim nie w publicznych, no bo tam wiemy, że stymulacji intelektualnej niewiele, ale w różnego rodzaju prywatnych szkołach, kursach, szkoleniach, praktykach, stażach, rozwija się lepiej i sprawia, że zwyczajnie stajemy się mądrzejsi. Co więcej, możemy też obserwować dzięki temu fenomenalnemu wzbogaceniu się, które jest udziałem całej ludzkości, także rodzaj takiego moralnego efektu Flynna, który sprawia, że nie tylko w miarę bogacenia się na całym świecie stajemy się mądrzejsi, ale stajemy się też bardziej moralni. Nasza tolerancja dla wielu rzeczy, które wcześniej no, były nie do pomyślenia, staje się znacznie większa. I nie mówię tutaj o jakichś dewiacjach, mówię tutaj o pewnej wrażliwości na cierpienie i trudną sytuację naszych bliźnich. Bo to chyba największe kłamstwo, które lewactwo próbowało wmówić wszystkim ludziom na świecie, że klasyczni liberałowie, konserwatywni liberałowie opowiadają się za interesem ludzi bogatych. Nigdy tego nie robiliśmy. Zawsze występowaliśmy, od samego początku, występowaliśmy w obronie interesu przede wszystkim najsłabszych, najbiedniejszych i tych wykluczonych. I to właśnie oni odnoszą teraz największe korzyści ze względu na to, że na całym świecie rozwija się ta wolna przedsiębiorczość, możliwa tylko i wyłącznie dzięki zagwarantowaniu stabilnych rządów prawa i ochronie własności prywatnej. Nawet tak prozaiczny temat jak ochrona przyrody, zanieczyszczenia. Także w ciągu ostatnich 25 lat żyjemy w najczystszym świecie w historii ludzkości. Statystykę, która pokazuje, że na przykład w Polsce liczba terenów zalesionych systematycznie rośnie, z pewnością wszyscy Państwo znają. Wiem, że Partia Wolność tam udostępniała ją u siebie na fanpage'u wielokrotnie. Ale weźmy jakiś przykład lokalny, weźmy Tamizę. Jeśli cofniecie się Państwo kilkadziesiąt lat do tyłu, do okresu rewolucji przemysłowej, to znajdą Państwo liczne opisy, że Tamiza to był właściwie taki toksyczny ściek. Ja sobie zawsze wyobrażam, że chyba musiał świecić na zielono, bo te opisy są tak kwieciste, tego smrodu, syfu, no i śmierci, takiego odoru śmierci, który się z nad Tamizy unosił. Obecnie z roku na rok nie tylko obserwujemy powrót Tamizy do takiego naturalnego stanu, ale obserwujemy nawet pojawienie się w niej nowych gatunków ryb, które nigdy nie byłyby w stanie żyć w zanieczyszczonej wodzie. I to absolutnie nie dzieje się dlatego, że tu rząd Wielkiej Brytanii wprowadził jakieś bardzo skuteczne programy. Wiemy, że to nigdy w ten sposób nie działa. Zwyczajnie dodatkowa akumulacja kapitału pozwala nam na produkcję tych samych dóbr przy produkcji mniejszej ilości zabezpieczeń. Żeby zorientować się, jak bardzo nie tylko ci najbiedniejsi, ale my sami, jak bardzo bogaci, jak bardzo szczęśliwi, jak bardzo zdrowi się staliśmy, wystarczy wyobrazić sobie sytuację jednego z najbogatszych ludzi na świecie, żyjącego około 100 lat temu. Weźmy przykład Rockefellera. Wyobraźmy sobie, że Rockefeller wybiera się, zapraszamy go i wybiera się na to nasze dzisiejsze spotkanie, podróżując z tego samego miejsca, z którego ja i pan doktor Bauer wyruszyliśmy tutaj w podróż. Nam lot zajął chyba mniej niż 2 godziny, prawda? Rockefeller, pomimo tego, że miał dostęp do najnowocześniejszej technologii, potrzebowałby średnio 2-3 dni na to, żeby dotrzeć z Polski tutaj do Southampton. I podróżowałby w dużo gorszych warunkach. My nie lecieliśmy oczywiście biznes klasą, oglądamy każdą złotówkę 2 razy, lecieliśmy klasą ekonomiczną, ale jednak była dużo wygodniejsza, no, klimatyzowana, z możliwością wykupienia dodatkowego poczęstunku, z możliwością skorzystania z pomocy bardzo pomocnej i uprzejmej załogi, dużo bardziej wygodna niż jakakolwiek podróż jeszcze 100 lat temu. Nasze dzisiejsze spotkanie tutaj, gdyby pojawiła się taka sytuacja, że faktycznie tracimy salę te 100 lat temu, nie mielibyśmy nawet możliwości, żeby dzisiaj się tu spotkać. Nigdy nie dotarlibyśmy z informacją o zmianie sali do Państwa na czas. Obecnie każdy z nas w swojej kieszeni nosi nie tylko superkomputer, ale niewielką bibliotekę aleksandryjską, w której mamy dostęp nie tylko do kontaktów, możemy porozumiewać się między sobą właściwie bez żadnego opóźnienia, ale mamy też dostęp w każdej chwili, w każdym miejscu na świecie do niemal całej wiedzy dostępnej i zakumulowanej przez ludzkość w całej jej dotychczasowej historii. Jest to rzecz, której Rockefeller, pomimo tego, że mógł sobie kupić pewnie kilka wysp na własność, nie mógłby 100 lat temu nabyć nigdy. Niestety nie mamy tu klimatyzacji, ale to 100 lat temu być może mógłby sobie jakiś system chłodzenia bardzo wadliwy,
bardzo źle działający w swoim wieżowcu czy penthouse zainstalować, ale nigdy nie działałby on tak sprawnie jak najtańszy, najprostszy klimatyzator, który myślę, że teraz prawie każdy z nas ma w swoim biurze lub domu, który sprawia, że te letnie miesiące dają się wytrzymać. Tak więc okazuje się, że pomimo tego, że żaden z nas nie może sobie kupić na własność wyspy, jeśli chodzi o jakość życia, o to, co powinno liczyć się do nas najbardziej, na ten subiektywnie odczuwany komfort, bezpieczeństwo i radość czerpaną z każdego kolejnego przeżywanego dnia, jesteśmy wielokrotnie bogatsi niż najbogatszy człowiek na świecie zaledwie 100 lat temu. Każdy z nas tutaj jest pod tym względem bogatszy od niego. Więc skoro jest tak dobrze, skoro wszystkie te wskaźniki spadają i spadają dzięki konsekwentnej implementacji tych zasad, za którymi opowiadamy się od zawsze jako ruch wolnościowy. Jeśli mamy empiryczne przykłady skuteczności tych zasad i jeśli jesteśmy w stanie pokazać w każdym kraju, pod każdą szerokością geograficzną, w każdej grupie, warstwie, kaście społecznej pozytywny efekt tych zasad realizowanych w praktyce na ludzkie życie, to czemu jest tak źle, jak mówił pan prezes? Dlaczego pan prezes nie jest prezydentem? Dlaczego pan redaktor nie jest premierem? Dlaczego kolega Sławek nie jest ministrem rozwoju? Nie wiem, czy chciałbyś zachować takie ministerstwo. Dlaczego tak nie jest? Dlaczego kolega, serdeczny kolega z Kolibra, poseł Jakub Kulesza, nie jest na przykład ministrem skarbu, Artur ministrem oświaty? Dlaczego jest tak źle? I absolutnie nie zgadzam się tutaj z tą bardzo często powtarzaną, taką butną, pyszną diagnozą, że to dlatego, że ludzie są głupi. Dlatego, że są głupi, nie rozumieją tych naszych idei, nie są zdolni ich zrozumieć i zawsze podejmą złe decyzje. Jeżeli spojrzymy na te setki, tysiące, miliony decyzji, które każdego dnia ci niewyedukowani, najbiedniejsi ludzie podejmują w najcięższych, niewyobrażalnie dla nas ciężkich krajach na świecie, to okaże się, że bardzo często są dużo rozsądniejsi od nas. Kierują się swoim, subiektywnie rozumianym, egoistycznym interesem, dążąc do tego, żeby ich życie z każdego dnia na każdy kolejny stawało się szczęśliwsze i bezpieczniejsze. Pytanie więc, czy może my nie jesteśmy dla nich atrakcyjnym wyborem? I może nie jesteśmy w stanie im po prostu nic zaoferować? Właśnie dlatego, że nie mówimy ich językiem, nie mówimy do nich, a zamykamy się jedynie w tej wieży z kości słoniowej, używając, tak jak koledzy już zwrócili mi trochę uwagę, jakichś skomplikowanych słów, odwołując się do dziwnych teorii, a nie pokazując tej fenomenalnej historii dających się prześledzić korzyści, które nie tylko każdy z nas, ale nawet ci najbiedniejsi, którzy są docelowym takim elektoratem wszelkiej maści socjalistów, ludzie odnoszą każdego dnia z implementacji, choć niedoskonałej, tych idei, które głosimy. I tutaj mamy bardzo mądrą rzecz, do której możemy się odwołać i właściwie przeszczepić ją jeden do jednego w naszych warunkach, w dowolnych warunkach, w dowolnym kraju na świecie. I to jest pewne wezwanie, raczej wyzwanie. Wyzwanie noblisty z roku 74, jednego z najwybitniejszych umysłów i najwybitniejszych obrońców idei klasycznego liberalizmu, Fryderyka Augusta von Hayeka, który większość czasu związał zawodowo, naukowo, a także pod względem tego doradztwa politycznego właśnie z Anglią. Wyzwanie, które rzuca Hayek, to potrzeba skonstruowania porywającej, przekonującej, atrakcyjnej dla wszystkich ludzi, zrozumiałej przede wszystkim, liberalnej utopii, która pozwoli im dostrzec coś więcej niż niezrozumiałe słowa i abstrakcyjne teorie w tych ideach, które chcemy zakomunikować. Hayek użył wyjątkowo pięknego sformułowania, że budując fundamenty wolnego społeczeństwa, musimy na powrót naszą pracę uczynić żywą, porywającą, intelektualną przygodą, aktem odwagi, który sprawi, że to najżywsze umysły zajmą się na powrót zgłębianiem i popularyzacją, przybliżaniem ludziom idei wolnego społeczeństwa. Tylko wtedy możemy liczyć na sukces. Jak więc to zrobić? I czy partia polityczna, bo spotykamy się dzisiaj na spotkaniu zorganizowanym przez najbardziej wolnościową partię w Polsce, partię Wolność, czy partia jest właściwym narzędziem do produkcji tego typu wolnościowej, klasycznie liberalnej utopii? Czy partia jest najlepszym narzędziem do tego, żeby tych ludzi przekonać, że poglądy, które chcą realizować w praktyce, mają sens i zaowocują w poprawieniu, takim naprawdę realnym poprawieniu ich stanu i ich codziennego bytu? I wydaje się, że niestety nie, bo widzieliśmy w wypowiedziach liderów naszej partii,
państwa partii. Nie jestem członkiem, nie jestem politykiem, nie mam ambicji politycznych. Widzieliśmy w tych wypowiedziach to zwątpienie, to brak wiary, ten przebijający się pesymizm, że ludzie nas nie rozumieją, ludzie są głupi, to już jest pycha. To jest najgorsze, co możemy zdobyć, największy wróg popularyzacji idei wolnościowych. Przekonanie o tym, że oczywiście my mamy rację, ale to, że my mamy rację, zwalnia nas w jakiś magiczny sposób z obowiązku skutecznej komunikacji tego, dlaczego jak. W ten sposób nie wygramy. Nie oznacza to jednak, że dla polityków w ruchu wolnościowym nie ma miejsca. I tutaj ponownie chciałem odwołać się do historii, którą myślę, że każdy z nas, szczególnie tutaj w Anglii, powinien znać. Historii najbardziej skutecznego, wolnorynkowego think tanku w Europie, któremu zawdzięczamy ten fenomenalny powrót do zasad wolności, którego najlepszym wyrazem była polityczna kariera Margaret Thatcher, do historii think tanku Institute of Economic Affairs, który dla nas powinien być takim wzorem tego, w jaki sposób działalność trzeciosektorowa i produkcja tej żywej, porywającej, wolnościowej utopii wspomaga, wręcz toruje drogę także dla sukcesu politycznego. I tutaj kluczowa jest historia założyciela IEA, Sir Antonego Fischera, który po II wojnie światowej miał taką wielką ambicję zawrócenia Wielkiej Brytanii z drogi do zniewolenia. Celowo używam tutaj tytułu chyba najbardziej znanej książki Hayeka. Zawrócenia Wielkiej Brytanii z tej drogi do zniewolenia poprzez rozpoczęcie kariery politycznej. Fischer zdobył coś bardzo mądrego. Zanim podjął decyzję o starcie w wyborach, stwierdził, że uda się do osoby, która zainspirowała go do podjęcia tego wysiłku, uda się do London School of Economics, odczeka, znajdzie Hayeka i zapyta go, poprosi go o radę, w jaki sposób ma tę jego ideę zrealizować w praktyce jako polityk. I wydaje się, że słowa, które powiedział do niego Hayek, możemy uznać za jedne z najważniejszych i mających najbardziej doniosłe konsekwencje w całej historii naszego ruchu. Jestem przekonany, że gdyby wtedy do tego spotkania nie doszło lub te konkretne słowa nie padły z ust Hayeka, to dzisiaj nie spotykalibyśmy się tutaj na spotkaniu zorganizowanym przez partię, która od dnia swojego utworzenia, tam pod różnymi innymi nazwami, stoi pryncypialnie na straży zawsze tych samych wartości. Przypomnę jeszcze raz, wolnej wymiany, prawa własności i rządów prawa, które mają pilnować tego, żebyśmy nie dopuścili się tutaj jakichś działań arbitralnych. Kiedy Fischer spotkał się z Hayekiem i powiedział mu o tym swoim pomyśle zostania politykiem, usłyszał: absolutnie tego nie rób. Nie możesz zostać politykiem, bo jeśli chcesz naprawdę, naprawdę doczekać urzeczywistnienia tych idei w praktyce i być motorem tych zmian, to co musisz zrobić, to dotrzeć do liderów opinii, do dziennikarzy, do akademików i przekonać ich. A to utoruje drogę dla zmian politycznych. I faktycznie w całej historii wszystkich takich wielkich ideowych rewolucji możemy bardzo jasno dostrzec, że polityka jest bardzo słabym narzędziem, jeśli chodzi o katalizowanie czy generowanie jakichś przemian ideowych. Polityka raczej podąża zupełnie w drugim kierunku. Polityka jest odpowiedzią na pewną wypadkową poglądów, które są już gdzieś obecne i wyrażane przez tą głosującą część społeczeństwa. Skoro tak, to żeby zabezpieczyć także sukces polityczny, który jest bardzo ważny, no bo potrzebujemy przecież kogoś, kto aktywnie w procesie politycznym sprzeciwi się zakusom na naszą wolność, a także no, będzie w stanie w jakiś sposób odwrócić tą negatywną tendencję, która jest naszym udziałem no, nieprzerwanie, w zależności od tego, jak na to patrzeć, od 89 lub od II wojny światowej lub jeszcze wcześniej. Żeby to odwrócić, potrzebuje tego wsparcia i akceptacji dla głoszonych idei wywodzącego się właśnie ze społeczeństwa. I tutaj pojawia się to potężne wyzwanie, to potężne hajekowskie wyzwanie dla każdego z nas. Stworzenia tej funkcjonalnej, porywającej, intelektualnie angażującej, wolnościowej utopii, której być może nigdy nie osiągniemy w takim stopniu, w jakim chcielibyśmy ją widzieć, ale która będzie dla każdego z nas i przede wszystkim dla tych najbystrzejszych, najmądrzejszych, umiejących najskuteczniej komunikować tą ideę takim motorem i paliwem do tego, żeby argumenty, przecież mamy doskonałe argumenty, odświeżać i przedstawiać ciągle na nowo i na nowo tak, żeby odnosiły się do bardzo realnych, bliskich nam i przede wszystkim bliskim tym osobom, do których komunikujemy, problemów. Bo to, co robimy obecnie, to jest taki błąd, który właściwie, gdybym miał wskazać jeden, to uznałbym chyba za najpoważniejszy błąd naszego środowiska.
Zrozumienie teorii mamy naprawdę, naprawdę duże. Większość z nas, myślę, że czytała przynajmniej kilkanaście książek z zakresu ekonomii, filozofii polityki, być może czystej filozofii. Poświęciliśmy, każdy z nas, ogromną ilość pracy, żeby przepracować, doskonale zrozumieć te idee, które głosimy. To, czego jednak nie umiemy zrobić, to mówić do ludzi takim językiem, który będzie dla nich zrozumiały. To jest bardzo częste i świetnie widoczne w środowisku polskich wolnościowców, którzy w tym momencie posługują się już takim swoim grypsem. Jakaś masakracja, zaoranie, tego typu terminy. No, być może masakracja się już przebiła trochę do mainstreamu, ale dla zwykłego człowieka, który wchodzi na takie nasze pierwsze spotkanie i słucha tych naszych dyskusji, to jest, no, podejrzewam, że mniej zrozumiałe niż dla mnie język mandaryński. Nie mówiąc już o tym, że jest niesamowicie zniechęcające. Tak więc to jest ten pierwszy poważny błąd, na który jedyną odpowiedzią jest ciągłe powtarzanie tych samych argumentów, bo nie potrzebujemy nowych. Naprawdę nie potrzebujemy nowych. Nie potrzebujemy udowadniać, że wolny rynek jest lepszy niż to, co już powiedzieliśmy my czy prezes Janusz Korwin-Mikke, kiedy ja jeszcze w ogóle nawet nie wiedziałem o tym, że coś takiego jak ruch wolnościowy istnieje. Nie potrzebujemy powtarzać tego samego. Potrzebujemy powtarzać to samo w nowy, zrozumiały, jasny, czytelny i angażujący sposób. I przede wszystkim musimy te nasze idee zakorzenić w jakimś większym programie, w tej funkcjonalnej, porywającej utopii. To jest to, czego potrzebujemy. Mówiąc prościej, do czego sprowadza się ta różnica i co zagwarantuje nam ten sukces, tak jak zagwarantowało go tutaj w Wielkiej Brytanii, tak jak zagwarantowało go w każdym przypadku skutecznej rewolucji ideowej, nawet jeżeli była to rewolucja w kierunku, który dla nas nie jest pożądany. To są dwie rzeczy. Przede wszystkim głębokie przekonanie o tym, że nasze idee są skuteczne, są możliwe do zrealizowania w praktyce, mamy na to dowody, możemy je pokazać, możemy każdemu powątpiewającemu udowodnić, że to, co głosimy, poprawia byt nie tylko tych najbogatszych, najsilniejszych, co nam się nieprawdziwie zarzuca, ale wszystkich ludzi. I druga rzecz, którą możemy bezpośrednio czerpać z tego przekonania, to jest poczucie głębokiego, wszechogarniającego optymizmu co do przyszłości naszych idei. Bo absolutnie nie zgadzam się z tym pesymistyczną wizją, że już nic się nie da zdobyć. Bo na każdym kroku, pod każdą szerokością geograficzną dostrzegamy te żywe, realne przykłady skuteczności naszych idei, które dzieją się pomimo tego przemożnego interwencjonizmu państwowego, pomimo prób Unii Europejskiej, żeby ograniczyć ten zakres wolności, pomimo działań różnych innych instytucji ponadnarodowych, różnych regulatorów, pomimo tego dostrzegamy, że tych cnót przedsiębiorczych, które poszerzają w konsekwencji obszar naszej wolności, stłamsić się nie da. Fenomenalnym przykładem jest tutaj Uber, fenomenalnym przykładem jest tutaj Airbnb. Technologia w połączeniu z czyjąś zdolnością przedsiębiorczą uczyniła w bardzo krótkim okresie dla wolności więcej niż jakakolwiek wolnorynkowa partia w okresie ostatnich 20 lat. Tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś prawdopodobnie nawet nie do końca świadomy, tak jak my tutaj, tych idei, które nas tu wspólnie zgromadziły, wpadł na pomysł, żeby zupełnie ominąć poprzez zmianę zasad i reguł gry ogromny obszar regulacji państwowych. Nie walczyć z państwem, bo w takiej walce czołowej, takim prawicowym, modnym, zajmującym stanowisko wyższości moralnej szturmem w południe na główną bramę, to nigdy nie odnieślibyśmy sukcesu. Także taką taktyką ci ludzie nie zwyciężyli z państwem. Znaczy jeszcze nie zwyciężyli, ale toczą kolejne i kolejne, coraz bardziej udane, wygrane bitwy. Zwyciężyli omijając tą stojącą na drodze przeszkodę, całkowicie zmieniając zasady gry i sprawiając, że każdy z nas może obecnie cieszyć się czymś, co dla tego Rockefellera jeszcze 100 lat temu byłoby całkowicie niewyobrażalne. Dostępem do taniego przewozu osób, do taniego noclegu w dowolnym miejscu na świecie, pod dowolną szerokością geograficzną, w ciągu kilkunastu minut, z pełnym poczuciem bezpieczeństwa i komfortu. Więcej, jeden przedsiębiorca uczynił więcej dla naszej wolności i bezpieczeństwa niż dowolne państwo i dowolna partia przez ostatnie 20 lat. Co więc możemy zrobić w Polsce? Bo wiem, że organizatorzy mieli taką ambicję, żebyśmy rozmawiali tutaj o tym, co możemy zrobić wspólnie jako te różne środowiska wolnościowe. Bardzo różne, mające różne cele, różne sposoby działania. Mamy partie, wydaje mi się, że warto wymienić przynajmniej dwie. Oczywiście Partia Wolność, która moim zdaniem jest tą najbardziej wolnościową. Mamy
Oni się za partię obrażą, ale ruch Kukiza, który też ma gdzieś ten rys wolnościowy. Mamy stowarzyszenia takie jak właśnie Koliber, Stowarzyszenie Libertariańskie, mamy instytuty badawcze, Instytut Misesa, mamy wreszcie prywatne szkoły, własne prywatne szkoły. Takie jak właśnie Asbiro, o którym myślę, że Kamil chcąc nie chcąc także w swojej wypowiedzi powie. Co możemy zdobyć wspólnie? Z pewnością nie możemy się zjednoczyć, bo byłoby to ogromną szkodą dla nas wszystkich. Nie wszyscy z nas chcą być politykami, nie wszyscy z nas chcą pracować w trzecim sektorze, nie wszyscy z nas nadają się do tego, żeby produkować idee. Ja z pewnością nie jestem tak świetnym mówcą jak pan prezes. Myślę, że pan prezes nie jest tak dobrym ekspertem od marketingu jak wielu ludzi, którzy obecnie angażują się w działania partii, którzy tam próbują temperować te niektóre wypowiedzi, które słyszeliśmy wcześniej. I bardzo dobrze. Bo to jest ta podstawowa rzecz, na którą my zwracamy uwagę. To właśnie ze względu na to, że każdy z nas posiada te różne różniące się kompetencje, mamy przestrzeń do realnej współpracy. Gdybyśmy wszyscy chcieli być politykami, gdybyśmy wszyscy chcieli być tym Napoleonem, to mielibyśmy powtórkę z tego, co już kilka razy obserwowaliśmy w tych partiach wolnościowych, gdzie okazuje się, że mamy wielu ludzi, którzy uzurpują sobie, czy marzą o tym, żeby zostać tym Napoleonem i dowódcą, a bardzo niewielu ludzi, którzy są gotowi do wykonania tej kluczowej pracy, którą trzeba wykonać najpierw w okopach, a potem jeszcze za tymi okopami poprzez przygotowanie i dostarczenie amunicji na linię frontu. Tak więc to, czego potrzebujemy, to dostrzeżenie, że poza partią, poza polityką, też jest życie i też jest ogromne pole do pracy, codziennej pracy na rzecz upowszechniania wolności. Nie będę może mówił tutaj o rzeczach, które zdobił Koliber, a przynajmniej wspomnę o nich krócej, więc odwołam się do tego, co zdobiła inicjatywa Kamila, co zdobiło Asbiro. Bo wydaje mi się, że jeszcze 20 lat temu sama myśl o tym, że będziemy mieli w Polsce prywatną uczelnię, w tym momencie wiem, że już ten proces tej estacji zmierza do szczęśliwego końca, będziemy mieli prywatną uczelnię uczącą austriackiej szkoły ekonomii, uczącą prawdziwej przedsiębiorczości, uczącej chyba też filozofii, prawda? Jest ten mocny komponent filozofii zbieżnej nie z tą marksistowską propagandą obecną na państwowych uczelniach, a zgodną z tymi naszymi ideami, to byłoby nie do pomyślenia. Wszyscy, myślę, łącznie z całym UPR-em uznaliby nas za wariatów. Przecież to się nigdy nie zdarzy. Państwo na to nie pozwoli, pieniędzy nie będzie, ludzie nie będą chcieli się angażować. A w tym momencie mamy już tysiące ludzi wykształconych na wolnorynkowym uniwersytecie, tysiące potencjalnych przedsiębiorców, liderów, być może wykładowców akademickich, którzy te idee w swoich lokalnych wspólnotach będą głosić, zarażać nimi innych ludzi, przekonywać ich do tego, absolutnie nie angażując się w politykę. Zdobią dokładnie to, co Hayek poradził Fischerowi. Będą docierać lub samemu stawać się tymi lokalnymi liderami opinii. Druga rzecz to są rzeczy, na które my zwracamy dużą uwagę w Kolibrze. To jest pewna formacja i przygotowanie tych młodych osób. My pracujemy przede wszystkim z ludźmi w szkołach średnich, gimnazja, licea, wczesne lata uniwersytetu. Bierzemy tych młodych ludzi i próbujemy pokazać im, że być może decyzja o tym, żeby zapisać się do partii w wieku kilkunastu lat, nie jest najlepszym sposobem, żeby tej partii pomóc. To co wtedy możemy tej młodej osobie zaoferować? Możemy ją wysłać do lepienia plakatów, możemy ją wysłać do rozdawania ulotek, co nie tylko dla niej będzie frustrujące, nam nie przyniesie realnych korzyści, no bo wiemy, że obecnie kampanie rozgrywają się już w nowych mediach i mamy świetnych ekspertów od tego, chwała im za to. A tylko doprowadzimy do tej sytuacji, o której mieliśmy okazję z panem prezesem podyskutować, że na każde kolejne spotkanie, ja pamiętam, na każde kolejne spotkanie w Krakowie będą przychodziły tysiące ludzi, cała płyta rynku głównego, nie widać końca. A potem z tych ludzi nie zostanie z nami prawie nikt. Bo skoro przychodzą tysiące ludzi, to gdzie oni trafiają? W partii ich nie ma, w Kolibrze ich nie ma, w Stowarzyszeniu Libertariańskim ich nie ma, w Asbiro też ich nie ma. Co się z nimi stało? Nie mieliśmy oferty. Nie mieliśmy oferty, nie mieliśmy wizji, nie mieliśmy porywającego programu, który pokaże tym ludziom, że mogą z walki o wolność uczynić coś więcej niż działalność konsumpcyjną, niż takie konsumowanie ich pracy przez aktyw partyjny, a mogą uczynić z niej wspaniałą karierę. I coraz więcej w Polsce na szczęście mamy ludzi, którzy z promocji takiej popularyzacji wolności uczynili swoją karierę na pełny etat, nie biorąc ani złotówki z pieniędzy publicznych.
opierając się w całości na dobrowolnych darowiznach prywatnych darczyńców podzielających nasze idee. To jest bezcenne. Jeżeli uda nam się dotrzeć do tych ludzi, jeżeli uda nam się zbudować tego typu myślenie i zbudować taki szeroki front. Bo jeżeli tutaj odniesiemy sukces, tak jak ten sukces odniósł Institute of Economic Affairs tutaj w Anglii, to ten sukces na miarę sukcesu Margaret Thatcher będzie jedynie logiczną i nieuniknioną konsekwencją naszej skutecznej pracy w popularyzacji jasnej, czytelnej komunikacji i pokazywaniu osobistych, indywidualnych korzyści płynących z tych idei do wszystkich ludzi żyjących w Polsce. To jest rzecz, którą z pewnością możemy, powinniśmy i mam nadzieję, że zrobimy wspólnie. Bo myślę, że nasze środowisko też się dojrzało po tych ponad 20 latach do tego momentu, żeby z jednej strony zauważyć, że poza polityką naprawdę jest bardzo dużo ciekawych rzeczy i to, że ktoś jest poza polityką, to wcale nie oznacza, że on znaczenie czy rolę tych działań politycznych odrzuca czy deprecjonuje. To tak jak ja i moi koledzy w Kolibrze dostrzegliśmy po prostu, że jest cała potężna, niezagospodarowana przestrzeń, w której możemy zdobyć naprawdę wiele, możemy przekonać tych ludzi i siłą rzeczy oni będą chcieli na kogoś zagłosować. Wybór jest moim zdaniem tylko jeden, przynajmniej dla tych osób, które uczciwie przepracowały tę ideę, przynajmniej w tej obecnej chwili. Co jeszcze powinniśmy zdobyć? Przede wszystkim budować więcej takich instytucji jak właśnie Asbiro i Kamil mi absolutnie nie płaci za tą promocję, ale to jest niezwykle ważne i mamy przykłady poza Polską, o których jesteśmy czasem mało świadomi, że tego typu działania w sposób konieczny i nieunikniony owocują zmianą polityczną, nawet jeżeli nie mamy reprezentacji politycznej. Pierwszy przykład z brzegu Litwa. Potężny think tank Lithuanian Free Market Institute napisali swój podręcznik do nauki ekonomii. 80% uczniów na Litwie uczy się ekonomii, takiej propedeutyki ekonomii, nawet nie konserwatywnie liberalnego, z libertariańskiego podręcznika do nauki ekonomii, ekonomia w 38 godzin. Przykład Pragi, najprężniej działający prywatny uniwersytet CEVRO, który wykształcił w tym momencie już chyba kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt tysięcy absolwentów. Wykłada tam m.in. fundator Instytutu Misesa dr Mateusz Machaj. Także mamy swój polski wkład w budowę tej instytucji. Sprawia, że kształcimy już w tym momencie tutaj, w naszej części Europy, kadry, które pracują już nie w Czechach, ale pracują na całym świecie, zasilając takie potężne instytucje jak Heritage Foundation, jak Cato Institute, jak Atlas Network, a także setki innych lokalnie działających think tanków, które przecież są naszymi naturalnymi sojusznikami. Bo przecież nasza sytuacja w Polsce, pomimo tego, że specyficzna, to nie jest w żaden sposób wyjątkowa. Jeżeli jest w niej coś wyjątkowego, to to, że nam jest łatwiej, czy powinno być nam łatwiej. Bo gdziekolwiek nie pojadę na jakąkolwiek konferencję w Stanach, tutaj w Anglii, czy gdzieś w innym kraju europejskim, wszyscy zadają sobie pytanie, jak to jest możliwe, że w organizacji wolnościowej, mówię akurat o Kolibrze, macie ponad 600 osób pracujących za darmo, 600 wolontariuszy. My nie możemy zatrudnić 20, bo musimy im płacić i nie stać nas na to. Jak to jest możliwe, że na wiece, gdzie mówicie o tych ideach, przychodzą dziesiątki tysięcy ludzi, skoro u nas zapełnienie sali wykładowej na 200 osób to jest wielki sukces? Więc nam powinno być łatwiej. Jedyny problem to ponownie ten ponowny trochę taki grzech zaniedbania, który jest udziałem chyba większości z nas jako wolnościowców, to jest to, że przez zbyt długi czas patrzyliśmy tylko i wyłącznie na jedną organizację, na jednego człowieka i na jeden kraj, nie wyciągając wniosków z tego, co możemy przeszczepić z tych miejsc, gdzie tego typu działania i idee już odniosły sukces. I w tym momencie myślę, że naszym ogromnym takim wyzwaniem, ogromnym zadaniem i ogromną rolą jest zwracać uwagę i budować także te kontakty sięgające trochę dalej niż granice Polski, dlatego że możemy się bardzo wiele od tych organizacji nauczyć, przede wszystkim w zakresie skuteczności. Co nam to zagwarantuje? Zagwarantuje nam coś, o czym powinniśmy mówić na każdym spotkaniu, na każdym etapie i w każdej rozmowie. Zagwarantuje nam urzeczywistnienie wszystkich tych niezwykle ważnych dla nas idei w praktyce, w naszym kraju i za naszego życia jako logiczną konsekwencję tej tytanicznej pracy, którą i tak już każdego dnia wszyscy z Państwa w mniejszym lub większym stopniu wykonujecie, czego dowodem jest nasza obecność tutaj dzisiaj, pomimo tych wszystkich trudnych problemów i działań Antify. Bardzo Państwu dziękuję i zapraszam do zadawania pytań.
Dziękujemy bardzo. Jak zwykle, niezwykle barwna wypowiedź w wykonaniu Mikołaja. Zapraszamy do zadawania pytań. Kto pierwszy? No, zabiłeś, wyczerpałeś temat. To też jest plus, ale myślę, że chociaż jedno czy dwa pytania na pewno będą. Jeszcze tak nie było, żeby nie było pytań, więc jakieś na pewno będzie. Mikołaj, właśnie bardzo fajnie zarysowałeś ogólnie sytuację na świecie, jaka jest obecnie, trwa i tak dalej, i tak dalej. Ja się z tym zgadzam z gruntu rzeczy, tylko mi się wydaje, że my wolnościowcy zapominamy też o jednej rzeczy. Znaczy mówię o szkole austriackiej głównie, chociaż ja z niej nie pochodzę, ale ogólnie tak mi się wydaje, to znaczy, już zadaję pytanie, czy nie uważasz, że również wolnościowcy nie powinni się skupić na sferze duchowej człowieka, to znaczy, która jest moim zdaniem absolutnie pomijana, to znaczy być może pewnie mnie z tego wybijesz, mam nadzieję, i mam nadzieję, że mi pokaże, że Hayek również tą sferę duchową dostrzegał. Ja wiem o tym, że wśród nas jest może wielu ateistów i osoby niewierzące, i to nie chodzi o to, żeby ich obrazić, bo ja nie chcę w żaden sposób nikogo obrażać, depresjonować, tylko ja jako doktor teologii widzę właśnie tą sferę i dla mnie, jako dla osoby wierzącej, jest najważniejsza. Dziękuję. Bardzo ci dziękuję za to pytanie. No tu, jeśli chodzi o Hayeka i też Ludwika von Misesa, no i w ogóle wielu tych najwybitniejszych Austriaków, no to większość z nich akurat sama identyfikowała się jako agnostycy. Więc no tutaj nie mamy zbyt wiele też ani tekstów. Być może w takiej pracy, która doczeka się publikacji, to będzie wszystkie dzieła zebrane, w tym korespondencja niepublikowana Hayeka, którą przygotowuje obecnie Bruce Caldwell, jego biograf i najwybitniejszy ekspert od jego akurat myśli, no doczekamy się jakiegoś pogłębienia tego, jak Hayek widział sfery duchowości, no bo obecnie po prostu wiemy na ten temat mało. Ale jeśli chodzi o podejście samych wolnościowców, no to tak jak dobrze wiesz, no nie przypadkiem wybrałem akurat tą przypinkę Uniwersytetu Actona, Instytutu Actona, żeby tutaj dzisiaj z nią przyjechać. Czym jest Instytut Actona? Instytut Actona jest jednym z najpotężniejszych think tanków na świecie, wolnorynkowych think tanków, który równocześnie jest katolicki, bo jego grupą docelową są przede wszystkim właściwie chrześcijański, bo odwołuje się do reprezentantów wszystkich denominacji, a także muzułmanów, a także Żydów, którzy podzielają te nasze klasycznie liberalne wartości. Żeby mieć wyobrażenie na temat tego, jak wpływowym think tankiem jest Instytut Actona, wystarczy sobie zgooglować życiorys obecnej sekretarz edukacji w gabinecie Donalda Trumpa, pani Betsy DeVos, która przez bodajże 7 lat zasiadała w zarządzie Radzie Nadzorczej Instytutu Actona. Miałem okazję uczestniczyć w ich spotkaniu. Wiem, że inny z naszych prelegentów, ksiądz Jacek, 2 lata temu też brał udział w tej potężnej konferencji. To jest ponad 1000 osób przez 4 dni w Grand Rapids, która łączy właśnie w fenomenalny sposób, łączy 3 tematy. Teologię chrześcijańską, łączy austriackie, wolnościowe, ale konkretnie austriackie podejście do refleksji ekonomicznej i wynikającą z ich połączenia refleksję nad tym, jaki jest cel polityki, taką szeroką refleksję nad filozofią polityczną. I moim zdaniem to jest kierunek, który przynosi bardzo, bardzo pozytywne owoce. Dlatego wracając trochę na swoje podwórko, jednym z kluczowych programów Kolibra i takim filarem naszej tożsamości, obok edukacji ekonomicznej, obok zabiegania o patriotyzm, obok budowy kompetencji menedżerskich, jest także ochrona życia. Bardzo wielu wolnościowców na całym świecie się tego tematu boi, bardzo wielu wolnościowców myśli, że a to może tu stracimy, tu może nie powinniśmy tego mówić. Tak jak powiedział wczoraj ksiądz Jacek, nie ma możliwości, żebyśmy mówili czy argumentowali na rzecz wolności, jeżeli najpierw nie zabezpieczymy, nie opowiemy się jednoznacznie za prawem każdego człowieka do tego, żeby się urodzić. Więc tutaj dziękuję. W
Polsce już od ponad 100 lat budujemy socjalizm. Najpierw trochę narodowy, potem międzynarodowy, teraz europejski. Od ponad 100 lat żyjemy w państwie atatystycznym. Ludzie, 80% społeczeństwa popiera 500+. Gdyby u nas było referendum na temat dochodu podstawowego jak w Szwajcarii, to raczej skończyłoby się mniej pomyślnie. Więc mamy takie olbrzymie tendencje etatystyczne, socjalistyczne w Polsce. Z drugiej jednak strony, jak sam zauważyłeś, na wiec polityków wolnościowych potrafi przyjść parę tysięcy osób. W Kolibrze 700 wolontariuszy. Wysłaliśmy do Europarlamentu 4 bardzo wolnościowych posłów. Nie wiem, czy są w Parlamencie Europejskim inni tak wolnościowi posłowie jak ta czwórka. Z czego się bierze ta dychotomia? Czemu z jednej strony mamy takie olbrzymie tendencje socjalistyczne w narodzie, a czemu mimo wszystko mamy takie może drobne, ale silne nastroje wolnościowe? Skąd one się biorą? Czemu młodzi ludzie w Polsce chcą tej wolności? Wydaje mi się, że to jest bardzo taki złożony proces, na który sam nie jestem w stanie udzielić jakiejś jednoznacznej, wyczerpującej odpowiedzi, bo zwyczajnie nie mam pewności, która z tendencji tutaj przeważa. Bo faktycznie, jeśli ocenimy naszą skuteczność tylko i wyłącznie przez pryzmat reprezentacji politycznej, to my i tak na tle Europy jesteśmy liderem. To, że mamy w Europarlamencie 4 identyfikujących się jako konserwatywni liberałowie europosłów, ogromny sukces. Porównywalny, gdybym miał kogoś wskazać, to na pewno Daniela Hanana. Najbardziej wolnościowy niewątpliwie. Myślę, że chyba nawet prezesa zawstydza pod względem swoich poglądów. W parlamencie mamy przynajmniej 7 posłów, którzy gdzieś wywodzą się ze środowiska Kolibra. Przede wszystkim wspomnianego już Kubę Kuleszę, który jest chyba najbardziej wolnościowym posłem w ogóle w historii polskiego Sejmu, więc tu jest dobrze. Z czego wynika ten dryf w kierunku wolności? Być może zgrzeszę trochę nadmiernym antropologicznym optymizmem, ale wydaje mi się, że to jest bardzo naturalne. Nie spotkałem jeszcze osoby, która myśląc o swojej przyszłości chciałaby powiększenia obszaru kontroli kogoś, na kogo nie ma wpływu, nad jej własnym życiem. Nie spotkałem osoby, która zapytana o to, czy chce, żeby decyzje o tym, czy ona może zawrzeć transakcje, czy wejść w jakąkolwiek interakcję z inną osobą, były regulowane w jakiejś niezależnej, jeszcze nie daj Boże, demokratycznie wybranej instytucji, która siłą narzuci jej taki, a nie inny sposób zachowania, myślenia, czy konsumowania jej dóbr. Więc to wydaje się naturalne. Pytanie, co robimy źle, że z tych ogromnych ilości młodych ludzi tak niewielu zostaje z nami. I mówię tutaj o tym ruchu wolnościowym w najszerszym wymiarze. No i wrócę tutaj do tych dwóch rzeczy. Pierwsza to jest ten pesymizm, który się wkradł w nasze szeregi. No kto chciałby przebywać przynajmniej na dłuższą metę w organizacji, w której wszyscy siedzą tak i mówią, Boże, jak jest fatalnie. Ludzie nas nie rozumieją, ludzie nas nie zrozumieją, wybory nie mają sensu, zbieranie podpisów nie ma sensu, telewizja nie ma sensu, no bo jak nas nie rozumieją, to po co iść do tej telewizji? No nie zgadzam się absolutnie, to jest logicznie niespójne, że ten, kto ma media, ten wygrywa. No to jak nas nie rozumieją, no to co im pomoże telewizor w tym, żeby zrozumieli? No ogromny taki pesymizm i to odtrąca ludzi, zwłaszcza młodych ludzi, no bo przecież my jako w większości tutaj młodzi ludzie mamy masę fantastycznych, ambitnych pomysłów. Mamy ambitne wizje swojej kariery. Nikt z nas nie myśli przecież o tym, żeby zatrzymać się przecież gdzieś tylko tutaj na tym przysłowiowym i na szczęście już niereprezentatywnym zmywaku. Każdy z nas myśli o tym, co może zdobyć dalej, co może zdobyć większego i jak może, że tak już bardzo trochę wchodząc może w buty wicepremiera Morawieckiego poetycko, to określę, jak może odcisnąć swoje piętno na tym świecie, no tak, żeby coś więcej po nim zostało. No to jest nasza ambicja potężna. To, że my jako wolnościowcy nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na ten naturalny głód i gdzieś te naturalne ambicje, zwłaszcza młodych osób, to jest jeden problem. Drugi problem jest taki, że młode osoby, które przychodzą do nas, mają potężne oczekiwanie tego, żeby swoją wiedzę i kompetencje pogłębić i poszerzyć. To już i tak jest fenomen, że przychodzą do nas młodzi ludzie, jak prowadzę lekcje ekonomii, bardzo często zadaję takie pytanie, którzy potrafią nawet w pierwszej, drugiej klasie czy liceum podjąć próbę, a często nawet i skuteczną próbę przeczytania Ludzkiego działania. Opus magnum Ludwika von Misesa. W liceum
To jest wyzwanie niesamowite. Jestem, zawsze mam pewne wątpliwości, jak jest ze zrozumieniem no, tak potężnej lektury, ale sam fakt, że młodzi ludzie sięgają po te książki, nie są to incydentalne przypadki, coś poważnego znaczy. Pytanie, czy my jesteśmy w stanie odpowiedzieć na ten ich głód wiedzy i pokazać im, że w ruchu wolnościowym jest dla nich albo pasjonująca kariera, albo przynajmniej jest coś, co pomoże im tą swoją karierę gdzieś indziej w biznesie, w świecie akademickim, w polityce budować. I wydaje mi się, że tutaj poza tymi nielicznymi, takimi bardzo pozytywnymi przykładami, jak właśnie te lekcje ekonomii, które realizujemy z Instytutem Misesa, jak właśnie ASBIRO, jak Polsko-Amerykańska Akademia Liderów, którą prowadzi Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości, tej oferty nie mamy, a na pewno nie mamy jej rozbudowanej w takiej skali, która odpowiadałaby na potrzeby tej rzeszy ludzi, no, która przychodzi przecież na tę wiedzę, kontaktuje się z nami, teraz pewnie wczoraj i dzisiaj no, ogląda te nasze wystąpienia. Tutaj jest oczywista trudność, no, którą mamy do przeskoczenia, to jest funkcjonowanie w kraju, w którym dostęp do środków był przez długie lata bardzo ograniczony. Jeśli spojrzymy na taki giving index, indeks dobroczynności, tego jak chętnie ludzie w Polsce chcą wspierać jakiejkolwiek, to w żaden sposób tam nie dyskryminuje, ale aktywność pozarządową, okaże się, że Polska wypada pod tym względem gorzej niż Ukraina. Czyli kraj, który technicznie prowadzi wojnę, ma ludzi bardziej, jest dużo biedniejszy, no, oczywiste, jest dużo bardziej skłonny, żeby wspierać tego typu aktywności. Ale to jest też kolejna ogromna przewaga komparatywna, którą mamy jako polskie środowisko wolnościowe. Nauczyliśmy się pracować tanio. Nauczyliśmy się 10 razy oglądać każdą złotówkę. Nauczyliśmy się z każdej wydanej stówy, z każdego wydanego 1000 złotych wyciągać tak wiele, jak to tylko możliwe i naprawdę pod względem tej gospodarności na całym świecie wśród wszystkich organizacji wolnościowych nie mamy sobie równych. No to wyzwanie to jest zbudowanie teraz na tej bazie takiej ścieżki kariery. Ja zawsze mówię, że powinniśmy wytyczyć, oczywiście nie w szczególe i nie zaplanować, bo to nie miałoby sensu, ale wytyczyć taką jasną, widoczną ścieżkę kariery dla osób, które przychodzą do tego środowiska. Nieważne, czy ona będzie faktycznie takim pełnoetatową pracą na rzecz wolności, jak twoja czy moja, czy będzie synergiczną ścieżką, która ma wspierać rozwój zawodowy tych osób. Bo my potrzebujemy liderów także poza polityką. Potrzebujemy wpływowych biznesmenów, potrzebujemy profesorów i wykładowców akademickich, potrzebujemy duchownych, potrzebujemy ludzi w każdym zawodzie i w każdym miejscu w społeczeństwie mówiących tym samym językiem, którym rozmawiamy sobie tutaj. Wiem, że trochę ominąłem twoje pytanie, ale to wynika z tego, że nie mam tutaj jednoznacznej odpowiedzi na... W tym momencie musimy sesję pytań zakończyć, a już śpieszę z wyjaśnieniami dlaczego. Następna prelekcja odbędzie się pod namiotami na zewnątrz tutaj, dlatego że organizatorzy zaczynają właśnie tańce i to będzie bardzo, bardzo, bardzo słyszalne tutaj za niedługą chwilę. Spróbujmy jeszcze to jakoś ogarnąć, ale jeżeli nie, no to krótka przerwa techniczna i zwijamy się pod namioty. W takim razie bardzo Państwu dziękuję, no i życzę tego optymizmu.